So thank you very much for in. Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Nazywam się Daniela Tiefs i pracuję w DKHW w Berlinie. Jesteśmy organizacją zajmującą się prawami dzieci i patrzymy z dumą na Polskę, ponieważ to Polska zaprezentowała pierwszy draft konwencji o prawach dziecka w 1979 roku przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych. I była to podstawa późniejszej konwencji o prawach dziecka z roku 1989. Także bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Tak wygląda plan mojej krótkiej prezentacji. Ze względu na czas przejdę od razu do kolejnego slajdu. Chciałabym pokrótce przedstawić Biuro Koordynacji Praw Dzieci w ramach DKHW, czyli Deutsches Kinderhilfswerk. Pracuje nas tam 5 osób. Wspiera nas Federalne Ministerstwo Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży. Działamy w perspektywie marzec 2017, grudzień 2019 i zajmujemy się koordynacją i wdrażaniem projektów w tym zakresie w Niemczech. Wdrażamy też projekty i prowadzimy działania polityczne mające na celu umocnienie praw dziecka na poziomie kraju oraz na poziomie europejskim. Najpierw jeszcze parę faktów, parę informacji dotyczących konwencji ONZ o prawach dziecka. Myślę, że wszyscy Państwo słyszeli o konwencji praw dziecka. Jest to jedna z konwencji praw człowieka, która weszła w życie w roku 1989. Została ratyfikowana przez wszystkie kraje świata poza Stanami Zjednoczonymi. Zawiera 54 artykuły. Artykuły 1 do 41 dotyczą praw obywatelskich, politycznych, społecznych, ekonomicznych oraz kulturalnych, natomiast pozostałe to reguły monitoringu i wdrażania konwencji. Cztery artykuły konwencji standaryzują ramy umacniania i wdrażania pozostałych artykułów konwencji. I te cztery artykuły zawierają główne zasady i są nimi zasada o niedyskryminowaniu, artykuł drugi, zasada brania pod uwagę najlepszego interesu dziecka, artykuł trzeci, prawo do życia, artykuł szósty oraz prawo do uczestnictwa, artykuł dwunasty. Nie możemy też, właściwie możemy podzielić prawa w konwencji na trzy filary. Mówimy o potrójnym P, czyli prawa do ochrony, do zapewnienia godnego życia oraz partycypacji, czyli uczestnictwa. I musimy tutaj dobrze zbilansować działania pomiędzy tymi trzema filarami. Jako że w większości zajmujemy się prawami do ochrony, natomiast chcemy się też zająć prawami do uczestnictwa, a często jest to pomijane, często to gdzieś umyka. I jeszcze jedna informacja. Dzieci w rozumieniu konwencji to osoby poniżej 18 roku życia. Co konwencja ma wspólnego ze światem cyfrowym? Może krótki rys historyczny, który pokazuje, że konwencja ONZ weszła w życie w roku 1989. W tym samym czasie Tim Berners-Lee opublikował i udostępnił kod www, który nie dotyczył żadnego wieku. I konwencja i początek ery cyfrowej bardzo zmieniły nasz świat,
na wiele sposobów i zmieniły też środowisko, w którym żyją i funkcjonują dzieci. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 konwencji oraz artykułem 24 Europejskiej Karty Praw Podstawowych najlepszy interes dziecka ma największe znaczenie we wszystkich decyzjach i działaniach, które dotyczą dziecka. Więc jest to dla nas wskaźnik, jest to dla nas misja, która przyświeca wszystkim naszym codziennym działaniom. Wybrałam tutaj 6 głównych obszarów prawa, które mają zastosowanie w świecie cyfrowym. Jest to prawo do dostępu do mediów, artykuł 17, prawo do swobody wypowiedzi i informacji, artykuł 13, prawo do swobody pokojowego gromadzenia się, artykuł 15, prawo do uczestnictwa i zabawy, artykuły 12 i 31, prawo do prywatności i ochrony danych, artykuł 16 oraz prawo do edukacji i edukacji medialnej, artykuł 28 konwencji. Wybrałam te obszary i postaram się niektóre szczegółowo omówić w mojej prezentacji. Od wczoraj słyszymy o wszelkich zaletach i wadach tego, co niesie nam i naszym dzieciom era cyfrowa. Wiemy, że oferta usług cyfrowych oparta jest o przetwarzanie bardzo dużych ilości danych. Digitalizacja stworzyła szereg szans dostępu do informacji oraz szans na wyrażenie naszych opinii. Dzieci wykorzystują media w sposób indywidualny, stosownie do swoich zainteresowań i potrzeb. Wykorzystują szczególnie internet jako przestrzeń do spędzania czasu wolnego i do rozrywki. Zacznę może teraz od prawa do dostępu do mediów. Oznacza to, że każde dziecko ma prawo do nieograniczonego i równego dostępu do mediów masowych, również w świecie cyfrowym. Ten dostęp powinien być przyznawany bez dyskryminacji, niezależnie od rasy, płci, języka, religii, poglądów politycznych czy innych oraz przynależności etnicznej bądź społecznej, statusu sprawności bądź statusu dziecka bądź jego rodziców i opiekunów. Era cyfrowa ułatwia nowe rodzaje dyskryminacji, jak na przykład cybernękanie bądź mowa nienawiści, które szerzą się w mediach społecznościowych i prowadzą do większej dyskryminacji. Kolejne prawo to prawo do swobody ekspresji, swobody wyrażania, wyrazu i informacji. Każde dziecko ma prawo do swobody wypowiedzi i ekspresji online i offline. To prawo zawiera wolność poszukiwania, otrzymywania bądź dzielenia się informacjami i ideami wszelkiego rodzaju, niezależnie od granic, ustnie bądź pisemnie, bądź w druku, w formie sztuki bądź w jakichkolwiek innych mediach stosownie do wyboru dziecka. Ucyfrowienie daje mnóstwo nowych możliwości zdobywania informacji i udostępniania swojej opinii. Dzieci nie mogą być eksponowane na ryzyka, zachowując jednak prawo do nieograniczonej swobody wypowiedzi i dostępu do informacji. Kolejne prawo, które wybrałam do omówienia, to prawo do prywatności i ochrony danych. W świecie offline i w świecie online żadne dziecko nie może mieć pogwałconej prywatności, korespondencji bądź
nie może podlegać żadnym atakom na reputację czy godność. Na przykład publikacja online zdjęcia bez zgody dziecka może być opisywana jako naruszenie tego prawa. Ochrona prywatności w świecie cyfrowym może być osiągnięta tylko poprzez odpowiednią ochronę danych. Dlatego musimy zagwarantować brak udostępniania i przesyłania danych osobowych, takich jak nazwisko, adres czy numer telefonu, bez zgody stronom trzecim. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej w tym zakresie zgodnie z artykułem 16 punktem 2 konwencji. Użytkownicy muszą mieć uzyskać prawo do muszą mieć prawo do samoochrony, aby w sposób godny i pewny mogli funkcjonować w świecie cyfrowym. Teraz przechodzę do prawa do ochrony i bezpieczeństwa, ponieważ odnosi się to bezpośrednio do tematu RODO. We wszystkich obszarach, w świecie online i w świecie offline, dzieci muszą być chronione przed jakąkolwiek formą przemocy, wykorzystywania, zaniedbywania bądź złego traktowania. Mamy szereg ustaw i wytycznych, które służą ochronie dzieci, ale oprócz tego trzeba wdrożyć przepisy techniczne ułatwiające ochronę dzieci, upodmiotowienie dzieci w świecie cyfrowym. Bezpieczeństwo w świecie cyfrowym pochodzi z działania szeregu instrumentów. Rodzice oraz pedagodzy w instytucjach edukacyjnych muszą promować upodmiotowienie dzieci, podczas gdy rządy muszą zapewniać ramy prawne i odpowiednie warunki do ochrony. Teraz parę informacji o RODO, ale jestem pewna, że większość z Państwa już je zna. Chciałam jednak tylko nadmienić o tym, jak ważny jest próg autonomicznej zgody 16 lat. Ten próg 16 lat dotyczy prawa dostępu, prawa do uczestnictwa, zabawy, prawa edukacji, prawa do edukacji i prawa do uczestnictwa w świecie cyfrowym. Tutaj widzimy oryginalny tekst artykułu 8 RODO. Nie będę go czytać teraz na głos. Kolejny artykuł RODO interesujący nas, pracujących na rzecz praw dzieci. Momencik. What I just wanted to say about Article 8 in the w artykule 8, co jest dla nas problemem, nie widzimy tutaj równowagi pomiędzy prawem do uczestnictwa, prawem do ochrony i tutaj widzimy ochronę najlepszego interesu dziecka, ale tutaj możemy odwołać się też do artykułu 3 konwencji o prawach dziecka. Teraz przechodzę do artykułu 12 RODO. To jest dla nas bardzo interesujący obszar, bo koncentruje się na przejrzystości informacji, komunikacji i stosowania danych. Dotyczy zaangażowania świadczeniodawców usług cyfrowych. I tutaj wiele rzeczy jest do zrobienia, ponieważ widzimy tutaj dezorientację i brak przejrzystości wśród dzieci, rodziców oraz pedagogów. Jest to stan nie do zaakceptowania. Dlatego po wdrożeniu RODO wciąż pozostaje wiele pytań, na które musimy zadać i uzyskać na nie odpowiedź i wokół których powinniśmy prowadzić debatę. Musimy rozmawiać z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, pedagogami, firmami i świadczeniodawcami oraz politykami na ten temat. A
A to są tylko przykładowe pytania, które musimy jeszcze zadać, jeśli chodzi o RODO. Na przykład, w jaki sposób internetowe centra poradnictwa dla dzieci, które potrzebują wsparcia bez wiedzy rodziców, mają działać chroniąc bezpieczeństwo tych dzieci i mają działać w sposób legalny i umocowany prawem. Dziękuję bardzo.